Po zasubskrybowaniu kanału nie zapomnij włączyć powiadomień za pomocą magicznego dzwoneczka. Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Loteł, a to jest pierwszy odcinek z Big Sister Challenge, tak dokładnie tak stwierdziłam, że taką szybciutką, króciutką serię z tego nagram, ze względu na to, że będziemy grać tylko podczas, gdy nasz młodszy sim dziecko będzie dzieckiem. Jak stanie się nastolatkiem, to kończymy serię, czyli według mnie powinno być około 6 odcinków, tak myślę. Mniej więcej. Nie wiem. W każdym razie poznajmy naszych simów. Siostra, ta starsza siostra, jest to Mary. Pewnie będę mówić po prostu Mary. Ej, Mary. Chcesz do... Nieważne. W każdym razie, przebierz się, kochanie, bo chciałabym cię pokazać. W każdym razie, to jest nasza Mary. Nie malowałam jakoś szczególnie. Przyznaję się, to jest nastolatka. Nastolatki się nie malują. Załóżmy, że się nie malują. Zrobiłam ją, że tak powiem... Zaraz wam pokażę, tylko... Ojeja, coś mi strasznie głośno. Wentylatory chodzą. Ale norma. Zrobiłam ją schludną, żeby chciała sprzątać, żeby źle się czuła, kiedy będzie brzydko w domu. Kreatywną, do tego, żeby malowanie przynosiło jej odrobinę szczęścia. Tak, chyba tak. I domowniczkę, żeby się czuła w domu dobrze. Nie wiem, czy to było to... A, związki rodzinne domowników szybciej się umacniają, czyli będziemy w dobrych kontaktach z naszym młodszym synem Jacobem, który jest geniuszem. I podczas tej serii, podczas tych 12 dni, w których młody będzie młodym, spróbujemy uzyskać jak najwyższą ocenę w szkole. No, póki co jest to 4, mam nadzieję, że do 5 dobijemy, a jeżeli nie do 5, to chociaż do 6. Wiem, że to będzie po prostu masakra, ale no nic nie jestem w stanie poradzić. Słuchajcie, żeby zrobić mu 5, 6, potrzebujemy jakiś przedmiot, na którym będzie mógł rozwijać swoje aspiracje. No czy tam jakiś tam poziom czegoś, nie wiem, załóżmy szachy, tak? Tylko, że nie mamy pieniędzy na szachy. Mam wrażenie, że nie stać nas na szachy. W ogóle troszeczkę przedobrzyłam. To jest tutaj tylko po to, żeby zmniejszyć ilość pieniędzy w domu. Wiem, że mogłam użyć kodu, ale ten kod nie chciał mi działać, dlatego zrobiłam to w taki sposób i dlatego mamy tylko 244 simolony. Teoretycznie powinniśmy mieć dom za 6000, ale przyznajmy się, nie da się mieć domu za 6000. Brakuje w ogóle pomieszczenia, w którym byłoby biurko i cokolwiek innego. Także sorry, ale no po prostu i tak już przedobrzyłam z ilością, bo na obecną chwilę jest wartość 9000 ponad, a powinnam się wyrobić w 6000, co jest... No way. W ogóle nie do ogarnięcia. Zobaczmy, czy w ogóle stać na szachy. Szachy? No, tak myślałam. 450. Także będziemy musieli te szachy sobie sami kupić. Za pieniążki, które zarobimy, a raczej zarobi nasza Mary. W każdym razie przejdźmy już powoli do tego, co ma się dziać, czyli po prostu do gry. Machnijmy sobie jakieś śniadanko. Tak, bo ja nie pokazałam domu, ale tak, trudno się nie zorientować, gdzie co jest, tak? Tutaj mamy kuchnię, mamy łazienkę i mamy dwa pokoje. No super, po prostu super. Zupełnie jak taka malutka kawalerka, chociaż przyznajmy się, to jest troszeczkę większy dom niż mieliby w jakimś mieszkaniu. I tak nawet myślałam, żeby dać do jakiegoś malutkiego mieszkania. Ale gdzie ja dostanę pokój z dwoma, znaczy mieszkanie z dwoma pokojami i w ogóle... Także stwierdziłam, że zbudujemy im jakiś tutaj naprawdę mały, prowizoryczny domek, w którym będą sobie mieszkać. I tak, nie wiem, czy stety, czy niestety, w każdym razie zaczynamy od soboty, co uniemożliwia pójście do szkoły przez młodszego. Także niestety będziemy musieli nim posiedzieć w domu. Zrobiłaś to jedzenie? Ej, co ty robisz? Przepraszam. No zjedz to. A gdzie będziesz to jeść? Aha, miałaś to w ręku. Okej, okay, sorry. Przepraszam. Jak tam Jacob? Jacob śpi jeszcze. Okej, okay, to jak sobie wyśpi się, to niech sobie weźmie porcję i będzie całkiem... Aha, nie wyspał się. Okej. Mary oczywiście będzie zarabiać na czym? Na malowaniu. Także musimy bardzo powolutku... Ej, no miałaś... Aha, no dobra. Bardzo oszczędzać na początku, żeby zdobyć jakieś chociaż większe pieniądze, żeby móc robić te większe...
obrazy. O, obrazy. Właśnie chodziło mi o obrazy. Bo jeżeli teraz na przykład byśmy zrobili za 100 simolonów, a zrobiłaby tylko załóżmy 61, no to trochę przypał, nie? Trochę przypał. Także tak, z tego co widziałam... Tak, super, dobrze, że wzięła mi kreatywność, nie będzie potrzebowała zabawy. I chyba on też powinien się cieszyć, kiedy będzie grał w szachy, to zabawa też... Okej, okay, tak, o to mniej więcej chodziło. Gdzie ty idziesz? Aha, idziesz siusiu. Okej, okay. Czy podoba ci się łazienka? Nie wiem. W ogóle to jest ten moment, w którym nawet... O, ja nie mam kosza, słuchajcie. Ale jaja. Nie mam kosza, także machniemy sobie, ale nie taki kosz. Kosz? Nie, nadal nie ten kosz. Dobra, ja chcę ten kosz, tylko taki, o, za 50 simoleonów niech będzie. Okej. Okay. Sprzątnij to. Nie ruszaj tego dziecka, proszę cię, nie ruszaj tego dziecka. Sprzedaj za... Aha, czyli straciliśmy 2 simoleony. No dobra. To machnijmy średni teraz. O, a misiek posprząta w całym domu, jak super. Co ty robisz? Miałaś malować. Za ty gdzie idziesz? Okej, okay, poszedł sprzątać. Mam wrażenie, że gram tylko niby 2 simami, a oni mnie tak po prostu rozpierdzielają. Tak, to jest bardzo dobry pomysł, żeby się zrobił lekcję. Najlepiej w ogóle pogadajcie ze sobą. Najlepiej, nie wiem... Pomóż przy odrabianiu lekcji, chociaż sama do szkoły nie chodzisz, no ale jednak pomóż. Bardzo się przyjaźnią, bardzo się z tego powodu cieszę. Skończ jeść i kontynuujemy malowanie drugiego naszego obrazu. Potrzebujemy jak najwyższy poziom, żeby dostawić jak najwięcej kasy. Zastanawiałam się jeszcze, na czym mogłaby zarabiać. I stwierdziłam, że przecież może pójść do pracy, prawda? Tylko jak ja mam to teraz zrobić? Nie, znajdź pracę. Zobaczymy, gdzie będziemy mogli zarobić najwięcej hajsu. W sensie, gdzie najwięcej płacą za godzinę. Ona w ogóle nie musi odrabiać pracy domowej. Tak jak mówiłam, to jest Big Sister Challenge, czyli ona nie chodzi do szkoły, ona pracuje, a on chodzi i stara się zrobić jak największy, najwyższy stopień. Także dziecko moje drogie, tak, posiedź sobie na telefonie, przecież... Stać cię na to. Przecież jesteś duży i zarabiasz na siebie i w ogóle. Dobra, 28 za godzinę. Od 5 do 7. Czyli 2 godziny, super. 33, ale to tylko na sobotę i niedzielę. Tutaj mamy 5 dni w tygodniu, 16, ale po parę godzin. Pracownica fizyczna. I tutaj by było 5 godzin, 120, 200 simoleonów. Patrzcie, ale tutaj mamy 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Tak, to będzie chyba najlepsze. Tak mi się wydaje. I teraz tak. Aha, niczego na razie nie potrzebuję do awansu. Super. To w takim razie i ciusiu, i... O, już mi się kosz w ogóle przepełnia. Aha, i potrzebujemy zewnętrzny kosz na śmieci. No, szkoda, że go nie dostałam. Kosz na śmieci zewnętrzny, halo. Który to będzie zewnętrzny? Aha, nie stać mnie na zewnętrzny kosz na śmieci. Super. No to, że tak powiem, mamy przekichane. Ale spoko, najwyżej sprzedamy którą rzecz, którą tam mam. Także będziemy żyć przez najbliższy czas trochę w syfie. Nie myj rąk, nie ma sensu. Młody, zabawa by ci się jakaś przydała. Weź sobie na przykład, nie wiem, pograj na telefonie. O, to jest bardzo dobry pomysł. Nie możesz grać? Miśka, dlaczego ty nie chcesz przyjść tutaj, podejść tu, dziecko drogie? I kontynuuj malowanie. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Sprzedajmy. Straciliśmy już właśnie w tym momencie sporo hajsu. Przez to, że ten, ale okej. Okay. Przeglądaj książki, okej. Okay. Czy przeglądanie książek podlepszy ci zabawę? Polepszy. Bardzo dobrze. Także czytaj. Władca cieni, niech będzie, cokolwiek. Zabawa w górę i będzie super. A ty, misiu, proszę cię, zarób cokolwiek na tych malowidłach, bo 57 simoleonów i jesteśmy po prostu w tyłku.
Sprzedaj za 74. Super, to teraz machniemy sobie średni. I mam nadzieję, że ten średni zarobi chociaż stówkę. Nie, no nie. I teraz nie mogę kontynuować. Wiecie, co muszę zrobić? Muszę przesunąć, bo... O, i tak powinno być ok. Czy teraz możesz kontynuować malowanie? Możesz, super. A ty idź usiądź na swoim łóżku. Usiądź, usiądź. Idź do swoje łóżko i czytaj na swoim łóżku i niech tak zostanie. Zostań tam, nie wychodź stamtąd w ogóle, drogi Jacobie. Malujemy, malujemy i najgorszy jest ten drugi dzień. I pierwszy. Ej, ona idzie do pracy dzisiaj, super. Nie, za 4 dni. Nie, dzisiaj jest sobota. To pójdzie do pracy czy nie? Bo aż nie wiem, no. Mogłaby iść, bo coś by się zarobiło tego hajsu. Skończyłaś 155, mega. Mega, 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 200 mamy, okej. Okay. Walnijmy duży, zaryzykujmy, walnijmy duży obraz, może się poszczęści. Kto do ciebie, kuźwa, dzwoni? Przecież... Przecież my się jeszcze nie znamy, hello. Nie możemy utrzymywać żadnych kontaktów, ani nie możemy rozmawiać, ani nic z dorosłymi. W ogóle będę się trzymać tego, żeby oni z nikim nie rozmawiali, tylko ze sobą. I to będzie chyba najlepsze, najbardziej bezpieczne i najbardziej ogarnięte jak dla mnie. Machnijmy sobie, siusiu, weźmy sobie, wykąpmy się, drugi Jacobie. Charyzma? Nie, w charyzmę nie idźmy. Charyzmę się bardzo ciężko ogarnia. Co my tutaj mamy? Dziel się pomysłami i poznaj synka o imieniu Mary. No, na razie nie. Możesz sprzątnąć jedzenie i mam nadzieję, że będzie mnie stać w najbliższym czasie na ten kosz, bo kosz będzie póki co moim priorytetem. Także kochanie, weź no to maluj szybciej, bo nie ma czasu, nie ma hajsu, a kosz potrzebny jest. W ogóle, jak ja mogłam zapomnieć o koszu? Zobaczcie, w ogóle tutaj sobie ludzie chodzą, a my nie możemy. I wiecie, co jest najfajniejsze w ogóle? Że oni nie przyszli mnie powitać. Ustawiłam na parceli to, żeby ludzie po prostu odrzucało od tego domu, żeby tutaj nie przychodzili. I słuchajcie, oni nie przyszli z powitaniem. I bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo. O, wytrzemy sobie podłogę. Super, pomalowałaś. Sprzedaj 180... Dobra, 84. Kosz na śmieci kosztował... O nie, to nadal mnie nie będzie stać. Kosz na śmieci... A nie, patrzcie, stać mnie. Okej. Okay. Tylko tak, to będzie ten... Kontener na śmieci, to będzie to. I to niech sobie tutaj stoi i heja banana, jak bum cyk cyk. I mogę wyrzucić śmieci, super. Zaczynając od 140 simolonów, machniemy popartowy średni. Popartowe są złe. Jak tam twoje wyrzucanie śmieci, misiu? Festiwal miłości, to mnie w ogóle nie interesuje, na żadne festiwale się nie wybieramy. Siedzimy w naszych czterech ścianach i tego się trzymamy, znaczy w czterech. W sumie to mamy trochę więcej ścian niż cztery. Słuchaj, misiek, weź poczytaj sobie jakąś książeczkę. Na przykład orbitujący pudding, whatever, co to jest? Co, mamy światło, tak? Naturalne światło. A, bo to jest cecha parceli, tak. To jest cecha parceli, którą nadałam. Jeszcze jakąś dałam cechę parceli, tylko nie pamiętam jaką. Dziecinna igraszka, żeby się dziecko szybciej uczyło. Naturalne światło dla niej i lokal prywatny. No właśnie. Także to są cechy naszego domostwa. A w sumie, skoro już tutaj jesteście, to możecie przy okazji porozmawiać sobie. A najlepiej ty z nią. Przyjazne, opisz, 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 opisz. Staniecie najlepszym przyjaciółmi. Wow, już tak szybko? O Jezus, no ale nie zostaniecie, nie? Mieliście zostać przyjaciółmi, a tylko gadacie. Ej, Miśka! Przyjazne, zostań... Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak! Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. Okej. Okay. Teraz tak. Ty miałeś się... Boże, to wygląda jakby się całowali, wiecie? To jest straszne. Gdzie jest to, co mnie interesuje? Nie ma.
Okej, okay, nie ma to nie ma. Opryskajmy mu w ogóle już łóżko, ojej. Tak, na noc, żeby nie płakał. Przestań z nim rozmawiać, proszę cię. Opryskamy swoje łóżko i sprzedamy kolekcjonerowi. A ty, Misiak, jesteś głodny? No dobra, no to zjedz sobie płatki, no przecież mu nie zabronię, tak? Jest głodny, to niech lepiej je, a nie pójdzie. Chociaż w sumie, a jakbym tak... Można? Nie wiem, czy można. Nie, bym musiała odwiedzić rezydencję. Myślałam, żeby pogrzebać komuś w koszu i poszukać czegoś w koszu, ale no niestety nie. Trzeba się przenieść z grą w inne miejsce. No. I łowić ryby też jest za młody, żeby... Nie, patrzcie, on może łowić ryby, ale jaja. Zobaczmy, czy coś złowi, bo zawsze ryby można sprzedać. Umiejętności umysłowe. Okej. Okay. Zawsze to, co złowi, on może sprzedać, słuchajcie, i można zrobić nieco kasy. Umieścić w świecie, nie? To też możemy przecież skopać. Come on! On może się zbieractwem zajmować. Możemy posprzedawać te rzeczy. Są tutaj jeszcze jakieś? O, możemy... Szukaj wyrzuconych zabawek. Można sprzedać. Szukaj żab. Można sprzedać. Coś tutaj jeszcze. Roślinki można sprzedać. Obejrzyj, to nie. A to można... Nie. Okej, okay, tak się rozejrzyjmy bardziej, bo tutaj właśnie w tej okolicy jest bardzo dużo rzeczy do zbierania. Spoko. Tylko, że on nie może się zajmować ogrodnictwem i to jest ból. Ale właśnie jakieś takie skałki, nie skałki można zawsze pozbierać. Poszukajmy. O właśnie. Tam dalej może to już nie. Ale tutaj jest kolejne. Nie, to są grzybki. Jeszcze jakieś skałki? Chyba nie. Dobra. Otworzymy to i... Przecież to mogę sprzedać. Pff, lol, smyr, smyr. I Misiek pójdzie spać. A ty zrobiłaś, rozumiem, ten obraz do końca? Zrobił... Uuu, 200 symbolonów. Słuchajcie, jesteśmy bogaci. Gdzie to jest? Tutaj. To też można sprzedać. Znajdziesz jakąś zabaweczkę. Okej. Okay. To można sprzedać i to można sprzedać. I jesteśmy parę set dziesiąt simolonów do przodu. O, no chyba, że coś jeszcze tutaj się napotka, ale nie. Ej, ona już w ogóle poszła spać. Świetnie. Nie no, spoko. Na chillku. Nie przejmujmy się. Okej, okay, na sam początek ona. Niech się wykąpie, weźmie siusiu. Co? Niech wykąpie się, weźmie siusiu? What? Okej, okay, i machniemy jeszcze jakieś śniadaneczko. Tylko jeszcze nie mam pomysłu, jakie. Na przykład jajecznica z bekonem. Niech będzie. I ona od razu idzie do malowania, słuchajcie, bo nie ma sensu, żeby ona coś innego robiła. A młodszy pójdzie poszukać jeszcze jakichś duperelków i widzę, że tutaj coś na przykład już spadło, jakiś ten. Tam są kolejne żabki, nie żabki, także będziemy mieli co zbierać. On też może się przyczynić do tego, żebyśmy mogli stać się w miarę bogatymi ludźmi. Zmień strój na codzienny. Dobra, jak ona tam się kąpie, to chodźmy wykopać. Tutaj chyba jeszcze coś widziałam. Nie, to są grzybki. No właśnie. Grzybków on nie może zbierać. Szukaj wyrzuconych zabawek, szukaj żab. Tego nie mogę podnieść. A tutaj się zajrzyjmy. O, patrzcie, są dwa. Kop, kop. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj dalej. Tam dalej niczego nie ma, czy tam dalej to już nie możemy. Okej. Okay. Tutaj jest mnóstwo w ogóle rzeczy do zbierania. Tutaj to w ogóle mogłabym ukraść, bo to jest czyjeś, tak mi się wydaje. Nie, to jest czyjeś, to jest publiczne, okej. Okay. Ona też by mogła pochodzić, pozbierać te duperelki, naprawdę. Tylko, że ona to nie ma czasu. No, tutaj mamy... Szukaj. To chyba będzie wszystko na dzisiaj. W sensie z szukania. A to jest w ogóle to drzewo, do którego można wejść. Tutaj jest jeszcze jedno. I teraz tak. Pęcherz. I akurat śniadanko się zrobi. Znaczy, śniadanko. Śniadanko to już jest.
weź porcję i ty też sobie zjedz jedną porcję i idź malować. Klasyczny, duży. Niech będzie. Jak tam ci Jacob idzie? Co my tutaj mamy? Jakiegoś smoka. 200 za smoka, ja cię piskam. 80 za mapę. Otwórz. Otwórz. Patrzcie, jak popierdziela. Aha. 85, okej. Tutaj mamy co? Kawałek wapienia za 50, super. To najpierw siusiu, a potem otworzymy te dwie rzeczy. 20 i... otwórz. Jezu. No. I 20. Super. Zasłużyłeś na śniadanie. Nie, 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 nie schowaj, nie schowaj. Weź porcję. Czwarty poziom malowania, super. Jak tam twój obraz? No! Całkiem nieźle. Czwarty poziom w ogóle malowania już jest. Słuchajcie, pierwszy odcinek, czwarty poziom? Seriously? Wow. Podoba mi się to, naprawdę podoba mi się to. A kiedy do pracy, Misia? We wtorek dopiero, okej. Okay. Czyli do wtorku mamy wolny, super. Nie sprzedaj za... Wow. Słuchajcie, jeszcze trochę będziemy mogli zrobić remont któregoś z pokoi. Jeszcze nie wiem którego, ale któregoś na pewno. Postaram się przez ten czas jak największą ilość domów wyremontować. Także może być ciekawie. Przydałby mi się w ogóle ten kosz na pieniążki. Ten kosz, wiecie, w który się wrzuca i wyjmuje i dostaje się pieniążki, tak? Tutaj ludziki łowią ryby, ale tutaj nie będziemy tych łowić ryb tutaj z nimi. Tak, jest nowa skałka. Także, a nie, to są ryby. Grzyby. To idź na ryby, jak nie chcesz grzybów wspierać. Nie, nie widzę więcej. A to jest ta geta. Mówiłam, że geta? Popartowy, niezły. No, dobrze ci idzie to malowanie, naprawdę. Jestem dumna. O, zero simoleonów, super, będzie na obiad. Okej, okay, miałam mu kupić ten. Szachy. Szachy. Jakieś najtańsze szachy. Tutaj i jakieś krzesełko. Takie z kuchni na przykład. O, niech ma. Dziecko drogie i niech dziecko moje drogie uczy się... Albo nie, poczekajcie, bo... To potrzebuję, bo mam umysłowe. Aha, czyli to umysłowe. Dobra, to nie. To słuchajcie, to nie. Jak umysłowe się robią przy tym, to nie będę kupować mu tego, bo to nie ma sensu. A zawsze zabawę może zrobić na łowieniu ryb. Albo na czytaniu książek. Dobra, to oszczędzajmy, oszczędzajmy. I to będzie drugi poziom umysłowych. I czego nam będzie potrzebować? Na razie niczego. Dobra. Czyli powinien być awans niedługo. Pracę domową mamy zrobioną. Okej. Nie wiem, czy jest sens go tam trzymać, żeby cały czas te ryby łowił, ale... Może złowi coś wartego? Jednego simoleona chociaż? Jak tam twój obraz? 221. Super. Pierwszy tysiak. Pierwszy nasz tysiak. Pejzaż. Dajesz pejzaż. Zobaczymy, co będzie z twoim pejzażem. Aha, ja to wywaliłam chyba. No dobra. A możesz łowić na... Nie, możesz tylko iść na ryby. No ma za małe umiejętności. No co ja mu poradzę, no? Na inne łowisko nie może iść, bo tam są stare dziady. A nie będziemy rozmawiać ze starymi dziadami. Znaczy nie to, żeby mi coś nie tak było że ze starymi dziadami, ale po prostu on nie może z nimi rozmawiać, bo ma taki zakaz od gry. Od wyzwania. Także sorki, memorki i... Wow, 5 simoleonów! Oczywiście, że sprzedajemy. 5 simoleonów na ulicy nie leży, tylko pływa w wodzie. Ej, Misia... Aha, bo ty namalowałaś. Już sprzedaj. Lol, a to jedzenie możemy sprzedać? Nie, nie można sprzedać. Dobra, to wyrzucimy do kosza, żeby mi tutaj nie przeszkadzało. W sumie... pracę domową też można sprzedać. Nie będzie jej potrzebna. Jeszcze jakiś... Nie. Porozmawiamy sobie troszeczkę.
z tym młodym, żeby co? Żeby poprawić im troszeczkę towarzystwo. Może jakiś telewizor im nawet niedługo kupimy w następnym odcinku, na przykład, jeżeli wszystko by dobrze poszło. Towarzystwo. Przyjazne. Okaż podziw. Przyjazne. Opowiedz porywającą historię. Obejmij. Rozmawiaj o marzeniach. Dajesz, taka kolejka powinna dać radę. Jeszcze raz okaż podziw i otwórz nowy pomysł. O. Spróbujmy czegoś takiego. No dobra, niech pogadają sobie jeszcze. Teraz ty, misiu, pysiu. Łów rybki. A ty, misiu, pysiu, pozbierasz to, czego on nie mógł zabrać. Czyli na przykład zbierz plon. Tutaj zbierz plon. Tutaj nie mogę niczego zrobić. Tutaj niczego nie ma. Nie będę się bawić w ogrodnictwo, w sensie nie będę sadzić tego ogrodnictwa, bo to nie ma sensu. Chociaż... Nie, już wystarczy to malowanie, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jeszcze lwią paszczę. Czy coś tutaj jeszcze rośnie takiego do zebrania? 7 simolonów, zaraz sprzedamy. Tutaj jest jeszcze lwia paszcza. Tutaj są dzwonki i troszkę grzybków. O, tutaj mamy coś do pokopania. O, trzeci poziom, już super. No i tutaj zbierz plon nie, ale tak, tutaj mogę zebrać, tutaj mogę zebrać, tu nie, ale tutaj na pewno i tutaj też mogę zebrać. Okej, ale będzie do posprzedawania, hehehe. W ogóle wbiję 10 poziom na samym zbieraniu, nie? To będzie dopiero hardcore. Jak tam się, misiu, czujesz? Który masz poziom? 3. Okej, coś tam złowiłeś. Za 7 simulonów, oczywiście, że sprzedajemy, praca domowa odrobiona. Okej, sieć i łów te ryby. A ja tutaj się jeszcze rozejrzę, bo może coś przegapiłam. Chociaż w sumie mogłabym kupić takie jedno. Ojej, do ogrodnictwa. Tylko jak to się nazywa? O, tutaj wejdę w donicę po prostu i postawię jedno. Dwa. I będą dwa. Ojej, i zasadzimy sobie to 4, to 1. To 5, dobia. To zasadzimy 2, 3, 4 lwie paszcze i 4 dzwonki, tak? To są dzwonki? Tak, to są dzwonki, okej. O, truskawka! Truskawka, a nie, no truskawka jest po 2. Po też po 2. I możemy też sobie jabłonkę zasadzić, którą tam zaraz zbierzemy. O, właśnie. I jedna jabłonka. I druga jabłonka. Dobra. Przestań. Halo. What's wrong with you? Okidoki. To teraz tak. Nie rozmawiaj z nią, nie? A kysz, nie wolno. Zasiej. O, złowił jabłko, super. Wszystko pozasiewamy, jak tylko przyjdzie i coś zasieje, bo skończyła mi się kolejka. Gdzie ty jesteś? Jesteś, dobra. Jedno, drugie... O, zapomniałam, które zasiewałam. Ale chyba wszystko mi zasieje. Byłoby supi. O, i znowu coś złowił. Wow! Nie no, szaleństwo, słuchajcie, naprawdę szaleństwo. Trochę czasu zmarnowałam na pozbieranie tego wszystkiego. Ale no cóż. Kiedyś trzeba było, tak? Podlej. Sprawdzimy, czy wszystko podleje. A jak ty się trzymasz? Ej, on się bardzo dobrze trzyma na tych rybach. On jest w lepszym humorze niż ona. Tak w ogóle to chyba będę mogła... No zaraz, zobaczymy. Dobra, nie podlewaj reszty. Chciałabym sprawdzić, czy możesz to wytrzeć. Tak, możesz to wytrzeć. Normalnie simowie nie mogą tego zrobić, tylko ci schludni. O, i to możemy jeszcze wytrzeć, chociaż... Kurde, bez sensu. Przecież to i tak wsiąknie.
Jak się masz? Dobra, jego to może przygotujmy już do snu tak powoli. Wykąp się i zjedz sobie płatki zbożowe. A ty możesz w tym czasie opryskać mu potwora spod łóżka? No już, nie zmywaj, już, spokojnie. Opryskajmy mu potworka. Niech mi tam nie wstaje w nocy byszczaczek. Zjemy sobie kolacyjkę. A też płatki zbożowe. A co to? A potem będziemy wszystkich kładli spać, niestety. Także mamy załatwione już 2 dni. Super. Nie no, super, spoko. Przecież trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Prawda. Ty długo się będziesz jeszcze kąpać? Może ci już starczy, co? O, i pójdziesz spać. A ty nie idź spać, nie idź spać. Misia, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Już idziesz sobie tutaj, już, proszę bardzo. I już możesz sobie się wykąpać. Zjadła, najadła się, to zrobiła. Dobra, i ją też można wysłać spać. I słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze koniecznie. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Wejdźcie w opis menu, bo tam są wszystkie social media, na których się udzielam. Tak. Inne są w ogóle jakieś fejkowe. Tylko te, które są w opisie filmu, są najprawdziwsze. I oficjalne są po prostu. Także widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku według rozpiski. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. I cześć!